Bibliotok. Kulturalny podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu i Kuriera Miejskiego. Teatr jest jak Kinder Niespodzianka. Takie słowa twoje są w wywiadzie, który można znaleźć na stronie Teatru Zagłębia. Po tylu latach pracy w zawodzie dalej jesteś tego zdania? Tak. Mało tego, tych Kinder Niespodzianek jest coraz więcej. W tym teatrze coraz więcej się dzieje, coraz więcej wydarzeń. Teatr to już nie tylko spektakle, to nie tylko przedstawienia familijne, nie tylko przedstawienia dla dorosłych, nie tylko koncerty, ale jest mnóstwo dodatkowych wydarzeń, które w Teatrze Zagłębia się odbywają. Dlatego tych Kinder Niespodzianek już w każdej kolejnej dziedzinie takiej artystycznej, kulturalnej, familijnej można odkrywać i można zauważyć przy Teatrze Zagłębia. Sporo się dzieje, sporo różnych rzeczy z różnych dziedzin, bo jest i klasyka, jak Poskromienie z Łuśnicy na przykład. Jest trochę regionalnie i trochę tak nowocześnie, jeśli chodzi o teatr, mam na myśli przedstawienie Ośroduli. Jest Ania z Zielonego Wzgórza czy Szewczyk Dratewka dla tej młodszej widowni. Jest jakiś taki rodzaj, w którym czujesz się najlepiej? Znaczy tak, generalnie, jeszcze zanim do tego pytania, ja uważam, że teatr miejski, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, ma taką misję, że musi mieć repertuar zróżnicowany, dopasowany do właśnie mieszkańców Sosnowca przede wszystkim. Tym bardziej, że w naszej okolicy aglomeracji jest teatrów bardzo dużo. I my właśnie wygrywamy tym, że mamy spektakle familijne, mamy spektakle dla dzieci, stricte mamy spektakle muzyczne, mamy spektakle dramatyczne, bardzo ten kryminał się pojawił, który jest genialnie odbierany, mówię o Gniewie. Więc i mało tego, mamy zespół w tym teatrze, który w tych konwencjach się odnajduje i jest w stanie zagrać w tych spektaklach, co uważam jest nieprawdopodobnie ważne i potrzebne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie dużo rzeczy się dzieje dookoła i te hierarchię priorytetów czy hierarchię zawodową można sobie zatracić gdzieś tam, nie? Czy określić się tylko w danej dziedzinie, bo to jest wygodne, bo to jest bezpieczne i lepiej robić coś, w czym czuję się dobrze i koniec. A aktorstwo jest właśnie czymś takim, żeby szukać, żeby odkrywać, żeby właśnie czuć jak w tej Kinder Niespodziance, że wchodzisz, odkrywasz i nagle jest zupełnie coś innego. Ten element zaskoczenia, spontaniczności, kreatywności w teatrze jest nieprawdopodobnie ważny i on musi być, moim zdaniem. Natomiast czy ja się w którejś konwencji czuję wyjątkowo dobrze? Ja tak, uwielbiam spektakle dla dzieci, bo mówię, no 40-latek, żeby grał Gilberta albo Szewczyka Dratewkę, no to przede wszystkim trzeba mieć dystans do siebie i jakoś te dzieci też zaczarować, wciągnąć, te dzieci i młodzież, patrząc na te dwa spektakle. I teraz często właśnie rozmawiamy z kolegami z tych obsad, koleżankami, że my się dobrze po tych spektaklach czujemy, że to nam daje frajdę i to jest najcenniejsze i najważniejsze w graniu takich spektakli. Natomiast no fantastycznie gra się farsy. Jestem w farsach tutaj w Beingu i w Pomocy Domowej. No ta publiczność nasza sosnowiecka nie tylko, bo to przecież te farsy są popularne w bardzo, bardzo w tej południowej Polsce. W związku z czym no publiczność jest genialna, dodaje taką energię. To się tak doskonale gra. No wtedy ten widz jest kolejnym aktorem, gra z nami, daje energię. Jak oni reagują, to nam to daje znowu energię i siłę do tego, żeby iść dalej, żeby odkrywać nowe rzeczy. To są właśnie te spektakle, są też w nich jest ten element zaskoczenia. Czyli to, że my nie jesteśmy za każdym razem tacy sami i to samo gramy, tylko też się zaskakujemy. I mimo tego, że tych spektakli już jeden ponad 100 jest razy zagrany, drugi też chyba w okolicach setki, to te spektakle za każdym razem bawią, za każdym razem cieszą, bo my się w tym bawimy i cieszymy. I to nam daje siłę i energię. Także farsy uwielbiam grać. No ale idąc w przeciwnym kierunku, dramat czy kryminał, ten Gniew. W Gniewie mam rolę no, takiego dość brutalnego, bezwzględnego faceta. I to też jest fajne zagrać sobie, szukać zupełnie innych środków, innych konwencji, innych rozwiązań, patrzeć zupełnie inaczej na ten swój zawód, jakichś takich od strony takich brudnych, niedobrych, nieładnych rzeczy. Nie? To jest coś, czego ja tutaj bardzo mało grałem w teatrze i to też jest takie zupełnie nowe dla mnie, coś takiego z jednej strony przerażającego, bo czy ja umiem sobie poradzić z takimi emocjami, dość skrajnymi i brutalnymi,
a z drugiej strony jakich środków użyć, żeby to było atrakcyjne, ale też niewywalone, nie? Niech sobie widz dopowie, co ja mam w głowie i dlaczego ja tak się zachowuję. W związku z czym no, to jest bardziej takie rajcujące, bardziej takie wciągające. I chyba też po wielu latach w zawodzie też rozwijające, jeżeli rano gram w Ani Zielonego Wzgórza, a wieczorem Szekspira albo Moliera. Tak, to jest taka, zdarzają się takie sytuacje, gdzie rano gramy w coś innego, wieczorem coś innego, zupełnie innego i to jest takie przebudowanie w głowie przede wszystkim. No, aktorstwo to świadomość, aktor musi wiedzieć zanim wejdzie i zanim zacznie działać na tej scenie. Więc to jest kwestia przebudowania sobie w głowie tych emocji, tych tematów, nie? Bo to musimy sobie jakby uzmysłowić wcześniej, zanim się pojawimy w kulisach, przed wejściem na scenę. To funkcjonowanie w takich różnych formach teatralnych też pewno pomaga Ci w pracy pedagogicznej, bo może nie każdy wie, ale już od jakiegoś czasu ze studentami pracujesz. Tak, od jakiegoś czasu, to jest już prawie 17 lat, rany boskie. Ten czas leci nieprawdopodobnie szybko. Ja pamiętam, jak dyrektor Kopciuszewski, który mnie tutaj przyjmował, mówi, a pan z tymi warunkami to tak 2 lata tutaj zostanie i poleci pewnie dalej. No i tak zostałem, 17 rok, bo ja w zasadzie na uczelni zacząłem pracować dokładnie wtedy, co w teatrze. I tak, faktycznie ta różnorodność jest dobra, bo to z różnych perspektyw patrzę i też różnych przedmiotów uczę. Bo ja na początku uczyłem wymowy, później prozy, podstaw gry aktorskiej, piosenki aktorskiej, scen wierszem. Teraz akurat w tym semestrze mam wiersz klasyczny, monolog klasyczny i podstawy gry aktorskiej na pierwszym roku. Więc to są takie podstawy, te właśnie budzenie tej świadomości u młodych osób, które chcą być aktorkami, aktorami w przyszłości. Czym to w zasadzie jest? Co to jest ten monolog klasyczny? My wzięliśmy Beniowskiego na tapetę, mówiąc tak kolokwialnie, i oni ten język w ogóle dla nich jest jakiś taki trudny, taki niezrozumiały. Oni dopytują, co to w ogóle znaczy, co to tam są samogłoski pochylone, i dlaczego są to jakieś znaki nad tymi samogłoskami. To jest niesamowite. Znaczy, ja uwielbiam patrzeć na to, jak oni odkrywają to i jakie wielkie oczy im się robią, jak oni to już poczują i oni to przeskoczą. To jest chyba największa nagroda w pracy pedagogicznej. Ale z drugiej strony też właśnie ta różnorodność mojego grania, bo ja zawsze mi powtarzam, że macie przychodzić do teatru i podglądać nas, pedagogów, na scenie. To jest też weryfikacja, żebyście wy wiedzieli, bo oni mają te ankiety pedagoga, mogą oceniać, mogą wystawiać opinie. Ja mówię, ale przyjdźcie zobaczyć nas na scenie. To jest największa wartość, żebyście wy mieli świadomość tego, że pedagog, twój pedagog też pracuje na scenie, jest w tym zawodzie. I to gra i Gilberta, i Szewczyka Dratewkę, i w farsie, i w dramacie, i w klasyce, i w śmiesznym. No to jest jakby fajne, ale no i mówię, też takie trzymające w dyscyplinie mnie samego osobiście. Mhm. Ciebie osobiście, ciebie, który miałeś zostać księgowym, a nie aktorem. Jak to od ksiąg rachunkowych do sceny teatralnej? Ja widzę, że ty po prostu odrobiłeś bardzo dobrze swoje lekcje. To nie niesamowite. Tak, to tak było i to było tak wszystko skomponowane, że ja miałem iść w stronę księgowości, rachunkowości, bo byłem z rachunkowości genialny w technikum, bo ja technikum handlowe kończyłem w Olkuszu. Tylko że w trakcie tego technikum prowadziłem mnóstwo imprez, jeździłem do Katowic, do BWA, tam wtedy była taka galeria Złotej Maski, chyba tak to się nazywało. Później wyjeździliśmy do Katowic, do teatru, przejeżdżaliśmy tutaj pociągiem, pamiętam, na południowy z Olkusza, przejeżdżaliśmy do teatru tutaj Zagłębia na spektakle i gdzieś to zaczęło kiełkować cały czas. I polonistka, która mnie wysłała na te zajęcia do tej pani, później te konkursy ogólnopolskie, OKR-y. I tam kontakt z aktorami z Krakowa z kolei, którzy przyjeżdżali i byli w komisjach w tych olkuskich, powiatowych. I ta Monika Rasiewicz, która zabrała mnie do siebie na zajęcia w pewnym momencie. Leszek Długosz, który był w Olkuszu, prowadził z nim spotkanie i sam mówi, czy ty zajesz do szkoły, może przyjedź, pogadamy. I też byłem w Krakowie na spotkaniu z nim. I to się tak jakoś małymi kroczkami budowało. I ta wiara, że może faktycznie by zostać aktorem, była, aczkolwiek no to było trudno, przecież w Krakowie odpadłem po pierwszym etapie, z pierwszej eliminacji, a we Wrocławiu dostałem się jako jeden z pierwszych na liście, także to jest no, konkurs, no, tak jak się nazywa ten egzamin do szkoły teatralnej, to tak się faktycznie odbywa. Dużo szczęścia też potrzeba. Tak. I dobry dzień, no mówię, no to kondycja ma tam ogromne znaczenie. Tak jest.
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego to takie fajne podsumowanie. No, nie żeby stopować od razu już i przestawać, ale chyba miły moment. To jest bardzo miły moment, bo ja w zasadzie w przeciągu w zeszłym roku, w kwietniu, dostałem Brązowy Krzyż Zasługi tutaj w teatrze przed premierą spektaklu i to już było dla mnie takie wow, czyli no, w tym okresie mojej pracy no widocznie coś już zrobiłem, bo ja nie mam jakiegoś takiego poczucia, że pracuję dla nagród, czy z myślą o nagrodach, tylko że one gdzieś tam się pojawiają od czasu do czasu. I właśnie to już ten krzyż był dla mnie takim fajnie, wow, jak miło, to w ogóle wow, no wow. Jeszcze usłyszałem od starszego kolegi, że to w tym wieku ty już dostałeś ten krzyż, no to wiesz, to dopiero później zacząłem kminić, jakie są gradacje w tych nagrodach i ten. I później się pojawiło pytanie, czy ja ten swój dorobek ponownie mogę przedstawić, bo dyrekcja chce złożyć wniosek o nagrodę marszałka województwa. No i oczywiście, ja oczywiście przygotowałem, co miałem przygotować, przesłałem i nie ma tematu u mnie. I nagle, i to było zaskoczenie ogromne, bo ja w zasadzie później jeszcze jakoś zapytałem tutaj w sekretariacie, czy ta nagroda już była, jakaś komisja, coś się... Nie, nikt nic nie wie, nikt nic nie wie. Ja dostałem przelew. I ja wtedy taki byłem w szoku, rany boskie, Katowice, co się dzieje i co się stało, nie? No i od razu, to była przerwa, te ferie świąteczne po Bożym Narodzeniu. SMS-a tylko napisałem, Iwona, czy to jest ta nagroda, czy ja ją dostałem? Iwona mówi, tak, gratuluję. Ja mówię, no to wspaniale. I później ta cała gala. I dopiero w czasie tej gali w Rialto, jak zobaczyłem, ile tam jest osób, jakie tam są osoby, i jak pani Ewa prowadząca zaczęła opowiadać o tej nagrodzie, jaki to jest obszar, jaki obejmuje i w ogóle ile teatrów, ile instytucji, ile aktorów i aktorek mogło dostać tę nagrodę, to ja się zestresowałem, bo ja do tego tak nie podchodziłem, ja po prostu nie miałem świadomości tego, nie? No faktycznie wiadomo, wszystko rozumiem. W Olkuszu dostałem dwie nagrody burmistrza, no to jakieś takie miałem tam rozeznanie. Natomiast tutaj to w ogóle było tak dla mnie piorunujące i to w ogóle przedstawienie mnie. Ja się na tych schodach wychodziłem po ten dyplom, wręcz zatrzymałem, jak tam właśnie było te kilka zdań na mój temat odczytywanych. Mówię, rany boskie, jak to jest wszystko zaaranżowane doskonale. No i właśnie to, z jak różnych dziedzin dostali ludzie nagrody, z kim ja się w ogóle tam znalazłem na tej scenie. To jest dla mnie tak ogromne wyróżnienie i tak niepowtarzalna już więcej sytuacja w moim życiu, że ja no, do tej pory mam ciary, jak o tym mówię. No. No dobrze, że zaczęło się od przelewu, bo czasem można o nim zapomnieć. Tak, ja nawet jak w Olkuszu dostałem tę nagrodę, za drugim razem nagrodę burmistrza artystyczną, to też zacząłem tym, panie burmistrzu, dziękuję za przelew, a dzisiaj za statuetkę. Wtedy to oczywiście salwa śmiechu. Bibliotek to jest taki wspólny projekt Kuriera Miejskiego i Zagłębiowskiej Mediateki. Nie możemy zapomnieć o książkach. Co możesz ciekawego polecić do czytania? Może coś nowego, a może wracasz do jakiejś starej książki? Niekoniecznie do Ani Zielonego Wzgórza. Nie, ja generalnie teraz jestem na etapie, już nawet się śmiałem, chyba w weekend. Tak, w weekend byłem gdzieś z koleżankami przed kinem właśnie i one rozmawiają o książce, rozmawiają o teatrze. No prezes, a ty co czytałeś? I ja mówię, rany boskie, ja od znowu chyba początku roku akademickiego czytam tylko magisterki. Ja mam po prostu tyle magisterek, które muszę czytać i muszę przeglądać i to też jest fajne, to jest genialne. Bo jak ja studiowałem, to po prostu promotorzy byli wyznaczeni i do nich wybierałeś jednego z dwóch i tam pisałeś u niego pracę. A teraz studenci mają możliwość ze wszystkich profesorów wybrać sobie promotora. I to jest nieprawdopodobne. Ja doświadczam, ja teraz na przykład uczę się i czytam, i to jest fajne, szukam materiałów na temat dietetyki aktora tancerza. O proszę. Aktor sportowiec, jaką powinien trzymać dietę, jak to powinno być rozpisane. Konsultuję się z trenerami personalnymi, co oni na ten temat myślą i co sądzą. To jest nieprawdopodobne. I to tak właśnie, tutaj mam jedną pracę magisterską na ten temat, drugą mam z metod aktorskich. I oczywiście, że ja tego Stanisławskiego i Czechowa już mam w małym palcu, ale jak mam młodą osobę, która nagle zaczyna podważać
Stanisławskiego, że dzisiaj już w ten sposób nie myślimy, nie funkcjonujemy tak w teatrze, to masz znowu Rany Boskie, w której książce on napisał to, żeby znaleźć kontrargumenty i jednak to bronić. Ale znowu, czy to należy tak bronić? To jest nieprawdopodobne. To człowiek jak się wkręci w te magisterki, no do tego jeszcze dochodzą oczywiście doktoraty i habilitacje, które mamy i komisja, w której jestem do spraw stopni Akademii. Także praca naukowa w tym kontekście i czytania. Bardzo mnie pochłonęły ostatnio materiały i książki na temat psychologii, na temat jakby funkcjonowania i budowania relacji. To jest jakieś coś, co mnie jakoś tak mocno teraz nie tylko przez pryzmat aktorstwa pociągnęło, ale też wydarzeń, które miały miejsce w moim życiu, że jakby takie mam, jakby chcę wiedzieć więcej, nie? Jak człowiek, co decyduje o tych, bo są jakieś schematy zachowania, są jakieś schematy budowania relacji, ale jakie to ma przełożenie normalnie w życiu, nie? No i doszedłem do wniosku po tych paru książkach, że no tak, badania fajnie są rozpisane, przykłady są podane, że to tak, tylko że nikt nie daje gwarancji, że to faktycznie tak będzie. Natomiast i co biograficzne, jakieś lubię książki, ja nie wiem, to jest już kwestia tego, że jestem po 40 i zaczyna mi filmy biograficzne oglądać i książki takie czytać. Nie wiem. To jest, skoro nie wiesz, to wróćmy na koniec do teatru. No, powiedz, w jakich przedstawieniach można cię teraz aktualnie zobaczyć? Z tych dla dzieci i Ania z Zielonego Wzgórza. Ania, mamy Szewczyka. Mamy Poskromienie Złośnicy. Mamy Gniew, mamy te dwie farsy, Bejnki, Pomoc domowa, mamy Tartifa, piękną klasykę, świetnie zrobioną przez Rutka Zioło. Chyba tyle. Na wszystkie i na wszystkie inne zapraszamy na stronie do Teatru Zagłębia. A wszystkie informacje na stronie Teatru Zagłębia.